Pokazał, że jest w porządku. No ale teraz taka seria, jak to zwykle Tomek powinien zakończyć ten pojedynek. I przyspiesza Adamek. Proszę, cała seria ciosów. Lawina, to jest spada. Ile może wytrzymać Madalone? No, on ma szczękę twardo. Ktoś tam stwierdził, że nawet można by było tam orzechy młotkiem na jego szczęce rąbać. Adamek pokazuje, że już chyba wystarczy, żeby sędzia interweniował, no ale sędzia ringowy jeszcze czeka. Madalone nawet próbuje atakować, ale jest zamroczony. Proszę, następne uderzenia jego. Proszę, nogi już zamienione w żelatynę po tych ciosach. Chwieje się. Następne uderzenia. Koniec jest chyba. Kruszki pokazuje Tomek, że narożnik rzucił ręcznik. Tak, i wystarczy. No i to jest właśnie tak, jak się spodziewałem. Tak było z Banksem. Seria i ratunek z narożnika. Efektowne zwycięstwo Tomasza Adamka. Wygrał tak, jak miał wygrać. Wygrał efektownie. Przed czasem. Pozdrowienia dla kibiców. Gratulacje od Winniego Madalone. Jego Madalone twierdził, że nie zna słowa pas, że będzie atakował od pierwszej do 13 rundy, chociaż walka trwa 12. Tutaj nawet ty nie zdążył zaatakować w piątej rundzie. Tak, no to było do przewidzenia, jeżeli to, co Tomek pokazywał na treningach i o czym mówił w wywiadach, to należało się spodziewać, że tak ta walka będzie wyglądała. No więc kolejny etap przeprowadzki Tomasza Adamka do wagi ciężkiej zakończony. Zaczęło się od Andrzeja Gołoty, potem Jason Estrada, Areola Grande. Teraz może dopisać na liście swoich ofiar również Winniego Madalone. Świetnie to zakończył Tomasz Adamek. Przypominamy, boksował w wadze półciężkiej. Tam limit wagowy 79,4 kg. Dusił się w niej. Przeszedł do junior ciężkiej, też rzucał do 90,7 kg. Teraz ważył 98,3 kg. I to już jest jego waga taka, na wagę ciężką. Druga minuta, 17 sekunda piątej rundy. Zwycięża przez TKO Tomasz Adamek. Brawa publiczności, kibice polscy w Newark są zadowoleni. Efektowne zwycięstwo Tomasza Adamka. Ostatnie już w tym roku. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będzie walczył o Mistrzostwo Świata. Popatrzmy jeszcze raz, jak doszło do tego. Cała seria ciosów i padły Madalone. Proszę, lewy sierpowy ostatni. Tak, to taki pocałunek nad do widzenia, bo jeszcze wstał. I teraz został zasypany lawiną ciosów. Kolejne mocne uderzenia spadały na Madalone. Nie było żadnej odpowiedzi. Sędzia ringowy czekał. Proszę, jeszcze następne uderzenia. Chwieje się Madalone. Jeszcze jeden lewy sierpowy. Uważnie patrzy sędzia ringowy w oczy Madalone. Następne ciosy spadają na niego. Pokazał Tomek, że narożnik poddaje Madalone i jest koniec, proszę Państwa, więc efektowne zwycięstwo Tomasza Adamka. Dziękujemy. Komentowali Jerzy Kulej i Andrzej Kostyra.